Korzystając z mojego linku afiliacyjnego wspierasz kanał Do Diabła z Grami. Link w opisie. Zadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie na kanale Do Diabła z Grami. Moi drodzy, dawno nie było jakiegoś materiału o Xboxie i o Game Passie, dlatego w dzisiejszym odcinku najlepsze, takie dość nieoczywiste gry na Xbox Game Pass. Moi drodzy, robiłem już taki odcinek przedtem, teraz postarałem się dla Was wybrać troszeczkę inny rooster gier i też tutaj nie biorę pod uwagę, wiecie, takich, jakby to nazwać, no, wiadomek, tak? Typu, że nie wiem, Assassin's Creed Valhalla jest fajny. No, wiemy, że jest fajny, jest też bardzo mainstreamowy, tak? Dlatego polecimy sobie tutaj troszeczkę inaczej i no cóż, zaczynajmy. Moi drodzy, The Legend of Mana, czyli to jest japoński RPG akcji z pierwszego PlayStation, w którym będziemy w pewien sposób we własnym zakresie tworzyli historię, ponieważ jeżeli mnie pamięć nie myli, na początku gry ustalamy, co ma być w jakim miejscu na mapie i w stosunku do tego później się to wszystko układa fabularnie, tak? Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Ja słuchajcie, tutaj opieram to, co mówię na graniu na PSX-ie, ponieważ tam skończyłem tą grę wielokrotnie, byłem jej wielkim fanem, do dzisiaj jestem. No i wiecie, jest to gra, w której będziemy po do dzisiaj pięknym świecie, słuchajcie, takim pixel artowym, jak to się dzisiaj mówi, przemierzali grę za pomocą jednej z dwóch postaci i tłukli się z przeciwnikami, robili side questy, zajebista grafika do dnia dzisiejszego. Dodatkowo jeszcze, jeżeli mnie pamięć nie myli, to mamy tam także knapowy co-op, więc jest jeszcze lepiej. Plus, moi drodzy, gra w świetny sposób przywraca nam tą pamięć i wywołuje taką nostalgię do tych starych japońskich RPG-ów z ery właśnie pierwszego PlayStation, tak? Więc jeżeli macie ochotę, no to śmiało. Także muszę Wam bardzo mocno polecić, słuchajcie, Trials of Mana. Jeżeli jeszcze nie kupiliście sobie Visions of Mana lub też planujecie to zrobić, a nie wiecie, czy na przykład Wam się spodoba, wypróbujcie Trials of Mana. Na moim kanale macie pełną recenzję tej gry w wersji na Nintendo Switch. Niedawno ukazała się ona na Xboxie, wpadła do Game Passa. No i cóż mogę Wam powiedzieć, jest to fantastyczny japoński RPG akcji w bardzo mocno oldschoolowym stylu. Gra jest w ogóle remake'iem chyba gry, która też się nazywała kiedyś Trials of Mana. Nie jestem tutaj pewien, wiem, że na pewno ukazała się na SNS-a i wiem, że na pewno jest to remake, tak? W grze wybieramy jedną z kilku postaci. Postaci, słuchajcie, mamy dość sporo. No i te postaci później będą się łączyły, jeżeli pamięć mnie nie myli, w trzyosobowe drużyny, tak, które będziemy chodzili po mapie, tłukli przeciwników, zdobywali przedmioty, wypełniali sidequesty, czyli taki standard, tak? Ale to, co jest niestandardowe, to fakt, że wraz z rozwojem naszej postaci ona będzie mogła zmieniać klasy i to na przykład ze zwykłego wojownika będziemy mogli zrobić takiego, powiedzmy, że mrocznego rycerza albo, powiedzmy, takiego kleryka, który będzie tłukł po ryju, ale też wyleczyć potrafił. Dodatkowo jeszcze każda z postaci ma inne zakończenie. Fabuła troszeczkę inaczej się rozwija, co sprawia, że regrywalność w tej grze jest naprawdę gigantyczna. Plus, ja pamiętam, że na Nintendo Switch był tylko problem ze spadkami animacji, co, jak wierzę, jest już teraz przeszłością, tak? Moi kochani, kolejna gra, czyli Inscription. Jest to tytuł, w którym wcielamy się w porwanego gościa, który się budzi i ma przed sobą stół z kartami i jakiegoś psychopatę przed sobą. No i tutaj ja Wam powiem tak, ja tą grę ściągnąłem. Jest ona u mnie bardzo wysoko w kolejce, tak? Jeżeli chodzi o kolejne gry, które mam do przejścia, już niebawem do niej siadam. Słyszałem niesamowicie dobre opinie, że jest to fantastyczne połączenie właśnie horroru, indyka i karcianki z bardzo dodatkowo jeszcze niekonwencjonalnymi tutaj jakimiś, wiecie, systemami straszenia i w ogóle, że gra jest przezajebista, dlatego będę na pewno chciał ją sprawdzić. South Park Fractured But Whole. No przyznam, że się cieszę, naprawdę się cieszę, że to w końcu jest właśnie w usłudze Game Pass, ponieważ czaiłem się na tego South Parka, podobnie jak na Kijek Prawdy, od bardzo, bardzo dawna, ale nie wiedzieć dlaczego, no jakoś kurde tego nie kupiłem nigdy. I teraz mam do Was pytanie, moi drodzy, powiedzcie mi teraz tak szczerze, czy na przykład, słuchajcie, ta gra jest lepsza niż Kijek Prawdy, czy jest też gorsza? Wiem, że jest to RPG z surowym systemem walki, z absurdalnym South Parkowym humorem, co trafia do mnie naprawdę bardzo mocno, więc biorę tutaj pod uwagę to, żeby, wiecie, żeby się zaopatrzyć w ten tytuł po prostu i to w trybie przyspieszonym, nie? No, w sensie, żeby go ściągnąć i go w końcu przejść, żeby tylko czas mieć z gumy. No ja się jaram, bardzo się cieszę, że taka gra wylądowała do Game Passa, ale jeszcze bardziej się cieszę, że wylądował do niej
jest, wylądował do niej, nie? Przez Sifu to facet, tak? Sifu, czyli chodzony beat'em up z mechaniką starzenia się za każdym razem, kiedy będziemy ginąć. Nigdy w to nie grałem. Beat'em upy kocham, a ten podobno jest świetny, więc będę miał tutaj z pewnością plan, żeby go sprawdzić. Moi drodzy, również od dawna czaję się, to chciałem kupić na Nintendo Switch, teraz sobie to ściągnę na Xboxie, na Ashen, który ukazuje się 29 października i to podobno jest jedna z tych nielicznych gier z gatunku Souls-like, tak, które nie są od From Software, która daje radę. Mamy tutaj interesujący styl graficzny, ponieważ nasi wszyscy bohaterowie i postaci, które będziemy napotykać, absolutnie tutaj nie mają tak jakby twarzy, tak, są tacy zamazani, w sensie jakby rozmyci. Cały świat gry i taki klimat kojarzy się troszeczkę z nordycką mitologią, wiecie, wieje chłodem z ekranu i podobno tytuł jest naprawdę bardzo grywalny, ma tryb online i wszyscy się świetnie przy nim bawią, szczególnie, że system walki też jest tutaj oczywiście, wiecie, jakby to powiedzieć, sousowy, tak, ale taki mięsisty w tym wszystkim, po prostu zrobiony dobrze, a jak wiemy doskonale, to nie jest wcale takie proste. Moi drodzy, nie mogę nie wspomnieć o tym, że Call of Duty Black Ops 6 wychodzi również w tym miesiącu na tego, na, słuchajcie, na Game Passa, w tym miesiącu, jeżeli mi to dobrze nie myli, jeżeli się nie mylę, chyba nie, ale to, że nie zapisałem daty, no to znaczy, że nie jestem zbytnio targetem Call of Duty, ale wiem, że jest to jeden z najlepszych, w sensie najlepszych może nie, ale najciekawszych teraz tytułów, jakie będą na Game Passie, więc śmiało sprawdźcie. A jeżeli zamiast, wiecie, wielkiego online z tysiącem graczy, setkami tysięcy fragów i skrzynek, wolicie sobie pograć na przykład z kimś w sposób oldschoolowy na podzielonym ekranie, no to nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do zagrania w grę A Way Out, która jest moim zdaniem tytułem fantastycznym, wspaniałym i cudownym. Wcielamy się w niej w dwóch więźniów, którzy muszą zawinąć się jak najszybciej z pierdla, tak? Jest to, słuchajcie, zrobione w ten sposób, że powiedzmy na jednym ekranie mamy jednego gracza, na drugim drugiego, typowy split screen i powiedzmy mamy tam akcję typu, wiecie, jeden z nas skrobie łyżeczką tunel w celi, a drugi patrzy, czy idzie strażnik, czy nie idzie, nie? I jest tego naprawdę cała masa, dodatkowo fajna fabuła, do dzisiaj ładna grafika i taka wysokooktanowa akcja sprawiają, że A Way Out jest moim zdaniem jedną z najlepszych gier, w które możecie grać w koopie w ogóle, tak? Jakie są. Alice Madness Returns. Niestety, nie, raczej kolejne gry z serii Mac dzisiaj nie pojawią, a ja Alice Madness Returns kocham, uwielbiam i za nią przepadam. Na pewno zrobimy retro recenzję tej gry. W grze wcielamy się w Alicję, która będzie musiała w bardzo mrocznej, takiej schorowanej wersji Krainy Czarów przemierzać kolejne poziomy, walczyć z przeciwnikami, no i doznawać horroru, który dzieje się w jej głowie. Moi drodzy, jest to gra tak naprawdę, która, jeżeli chodzi o jej gatunek, jest takim połączeniem platformera i slashera, ale czy to jest zajebiste, bo mało teraz jest takich gier, więc warto sobie coś fajnego odświeżyć. Ma świetny design lokacji, do dzisiaj ciekawą grafikę, tak, no i fantastyczny klimat. Alice Madness Returns na 100% pojawi się na kanale. Jeżeli chcielibyście zmarnować sobie życie i spędzić na przykład przy konsoli 100 godzin biegając z ziemniakiem, no to Bruta to jest świetnym pomysłem, ponieważ jest to podobno najlepszy klon Vampire Survivals, czyli w gry, w której chodzimy sobie gałeczką, ludzikiem, a on biega, strzela, i są chmary przeciwników i nam się nabijają levelki i jesteśmy szczęśliwi. Ech, no ja nie sprawdzałem, słuchajcie, mi Vampire Survivors wystarczy, aczkolwiek szanuję bardzo. Bloodstained, moi drodzy, Ritual of the Night to Metroidvania zrobiona przez samego mistrza gatunku, który stworzył dla nas Castlevania Symphony of Darkness, tak, co jest totalnie, absolutnie zajebistym tytułem. No i tutaj mamy, słuchajcie, klasyczną Metroidvanię tak naprawdę, w której będziemy, moi drodzy, za pomocą bohaterki, która nazywa się Miriam, chodzić po wielkim zamku, rąbać się z bossami, wbijać levelki, zakładać ekwipunek. Gra jest pod tym kątem genialna, że ma całą masę jakichś, wiecie, darmowych DLC-ków, update'ów, pierdół. Tutaj twórca bardzo mocno sypał głowę popiołem, ponieważ w momencie, w którym gra miała swoją premierę, no to niestety miała duże problemy techniczne, za co została obsmarowana, ale nasz tutaj, wiecie, dumny Japończyk stwierdził, że
konnichiwa, skurwiele, ja wam pokażę, jak się robi gry. I on zrobił świetną grę, tak? To jest jedna z najlepszych Metroidvania, moim zdaniem, obecnie na rynku. Tak samo jak podobno zajebistym indykiem jest gra, która nazywa się, moi drodzy, Koton, tak? Ale ja w nią grałem bardzo krótko. Jest to gra twórców Inside i Limbo, jeżeli mnie tutaj pamięć nie myli, i wcielamy się w niej w takiego, powiedzmy, że robaczka, tak? Wiecie o co chodzi, który potem się będzie musiał rozwijać i będzie zajebisty. No, tak trochę, wiecie, gadam jak gość, który w to nie grał, ale grałem w to naprawdę 15 minut i widziałem kilka recenzji. Ogólnie rzecz biorąc, ja nie zagrałem w tę grę tylko dlatego, że słuchajcie, tak bardzo przywykłem do mrocznych i ponurych historii, które nam serwowali tutaj w twórcy, tak, Inside i Limbo, że troszeczkę ten taki lżejszy klimat Cocoon do mnie nie trafia, jednak bardzo bym sobie życzył, żebyście w komentarzach zachęcili mnie do zakupu tego tytułu. Moi drodzy, do zakupu, do ściągnięcia go na Game Passie oczywiście. Dobra, moi kochani, lecimy sobie dalej. Następna gra to będzie Control, czyli niekonwencjonalna, trzecioosobowa strzelanka od Remedy, która jest tam gdzieś połączona fabularnie z Alanem Wake'iem i jest to gra, w którą wstydźcie przyznać, ja do dzisiaj nie zagrałem, ale muszę to zrobić. Ale za to grałem i to wielokrotnie w Dante Inferno, ponieważ był on jedną z moich pierwszych gier na Xboxa 360. Jest to, słuchajcie, klasyczny slasher, w którym wcielamy się w Dantego, który będzie musiał zejść do piekła i uratować swoją kobietę, tak? Tylko wiecie, piekło ma wiele kręgów i gra pod tym kątem bardzo mocno nawiązuje tutaj zarówno fabularnie, jak i powiedzmy, że designowo do Boskiej Komedii, która została napisana przez Dantego Alighieri. No i muszę wam powiedzieć, że jest to jeden z fajniejszych slasherów w ogóle, jakie kiedykolwiek powstały. Uwielbiam ten tytuł, szykujcie się też na jakąś recenzję w przyszłości i bardzo bym sobie życzył akurat tej gry, to remake. Moi drodzy, jest cała masa Doomów na Game Passie, ale ja bym na waszym miejscu szczególną uwagę zwrócił na Dooma 3, ponieważ gra jest, tak wiecie, w obecnych czasach dość dzisiaj mocno zapomniana. Pamiętam, jak wychodziła, to było to totalne wręcz szaleństwo. No i co mogę wam powiedzieć? Jest takie połączenie strzelaniny pierwszoosobowej z horrorem, tak? Tak to, słuchajcie, sobie ujmijmy. Jaram się, bardzo lubię Dooma 3, ale jeszcze bardziej podobał mi się jeden z... Na początku myślałem, że to będzie nas gier roku, jeżeli ona wyszła w tym roku, chyba na początku, nie? Czyli Eiyuden Chronicles 100 Heroes. Moi drodzy, fani japońskich RPGów, natychmiast ściągać tego Eiyudena, jeżeli nie graliście. To jest gigantyczny japoński RPG z przepiękną grafiką, z fantastycznym systemem walki, z doskonale wyglądającymi bossami, który ciąga jak diabli i ciężko jest się od niego oderwać. Wbiłem w tej grze ponad 100 godzin, bawiłem się wyśmienicie, no i polecam wam jak jasna cholera. Powiem wam tylko tyle, jest długa recenzja na kanale, więc śmiało sobie sprawdźcie. Moi drodzy, tak samo jak jeżeli nie graliście, to sprawdźcie sobie serię Gears of War, ponieważ w Game Passie są wszystkie praktycznie części, no i każda z nich ma tutaj, jakby to ująć, wysoki poziom bardzo. Kolejny tytuł, o którym muszę wam powiedzieć, jest to, moi drodzy, Lies of P. I Lies of P to taka zabawna sytuacja, ponieważ ja w momencie, w którym zobaczyłem pierwsze zwiastuny z tej gry, mówię sobie, co? Kompletnie nie chce mi się w to grać, jakiś w ogóle zżynka z Bloodborne'a, a jak się okazało, twórcom udało się idealnie taki połączyć klimat Bloodborne z klimatem, powiedzmy, Bioshock, tak? No i wyszło świetnie. W grze wcielamy się w laleczkę Geppetta, czyli w Pinokia, i będziemy przychodzili kolejne sekcje miasta Krat po to, żeby uratować swojego stwórcę, nie? Coś fantastycznego. Bawiłem się przy tej grze cudownie. Jest to jedna z tych niewielu gier, które w przeciągu ostatnich lat mam zamiar skończyć więcej niż jeden raz, nie? Wiecie, o co chodzi? No nie, no zajebista sprawa. Lies of P uwielbiam, świetny system walki, piękna grafika, genialny klimat, zajebiści przeciwnicy, jeszcze lepsze lokacje. Polecam na maksa, tak, jeżeli lubicie pograć sobie w bardziej niekonwencjonalne, moi drodzy, tytuły, no to będziecie tutaj mieli na przykład grę, która nazywa się Kunitsugami. Jest to tytuł od Capcomu. W grze wcielamy się w wojownika, który będzie musiał pomóc kapłance oczyszczać kolejne bramy, które są zainfekowane przez demoniczną moc. Gra posiada niesamowicie niekonwencjonalny gameplay, który, słuchajcie, jest takim połączeniem trochę slashera,
trochę managementu przeróżnych, wiecie, zarówno jednostek takich bojowych, jak i lecząco pierdzących, tak? Plus jest też, słuchajcie, ma bardzo dużo elementów w sobie strategii, ponieważ będziemy musieli odpowiednio rozstawiać nasze jednostki na drodze, którą będzie kroczyła nasza kapłanka, żeby wyrzynały potwory równie skutecznie co my. Bardzo fajna gra, niekonwencjonalna, ja wam ją na maksa polecam. I kolejny tytuł, słuchajcie, o którym słyszałem dużo bardzo dobrego, ale tę grę akurat nie grałem i tak jak wam mówiłem, ma być troszeczkę niekonwencjonalnie w tym odcinku, żebyście spojrzeli sobie na takie te mniej też znane gry z Game Passa i będzie to Mineko Midnight Market. Jest to, słuchajcie, gra, w której otwieramy sobie stragan, tak naprawdę nasz taki, wiecie, sklepik, no i będziemy musieli karmić kotki, głaskać kotki, a także nawiązywać przyjaźnie socjalne i rozwijać tutaj nasz właśnie markecik i gra podobno w niesamowicie wspaniały sposób tutaj nawiązuje do azjatyckiej kultury, mitologii, ma piękną muzykę, bardzo fajną fabułę i jest takim, wiecie, bardzo przyjemnym hidden gemem z gatunku indie. New Super Lucky Tale. Jeżeli macie dzieciaki w chacie albo brakuje wam po prostu dobrego platformera, nie wybitnie dobrego, ale bardzo dobrego, to sprawdźcie sobie Super Lucky Tale. Świetny główny bohater. Jestem w ogóle strasznie nieszczęśliwy i zawiedziony, że Lucky'ego już nie ma kolejnych gier, tak, z tej serii, ponieważ, moi drodzy, jak wam mówiłem, świetny bohater, zajebiste plansze, bardzo ładna grafika, zarówno poziomy łatwiejsze, jak i trudniejsze, to co te ukryte, ale gra w sobie posiada taki, wiecie, oldschoolowy fan z grania po prostu w platformery. Strasznie mi się ten tytuł podobał. Dałem mu bardzo wysoką ocenę w wersji na Nintendo Switch na kanale. Sprawdźcie sobie recenzję, a ja wam bardzo, ale to bardzo mocno polecam. Kolejny tytuł to Rollerdrome, czyli gra o sporcie przyszłości, w którym wcielamy się w dziewczynę, która bierze udział w zawodach, a zawody, moi drodzy, polegają na tym, że wbijamy się w roleczki i jedziemy, słuchajcie, na takiego ala skateparku, w którym czekają nas goście z granatnikami, miotaczami ognia, shotgunami, pistoletami, snajperkami, pałkami oraz sterujący mechy bojowe i będą starali się nas zabić, a my za pomocą kilku broni, w tym shotgun, oczywiście dwa pistolety, taki laser ala, będziemy musieli ich wyrzynać i nabijać sobie, słuchajcie, z taki poziom punktów, który sprawi, że będziemy mogli robić bullet time'y. Gra wciąga po prostu niesamowicie. Połamiecie sobie na tej grze palce i jest to tytuł o tyle fantastyczny, że ja w niego zacząłem grać bez żadnych intencji zrobienia materiału i tak dalej. Po prostu włączyłem i się kompletnie w nim zakochałem, czemu daję upust w swojej recenzji. Moi drodzy, jeżeli podejdziecie bez wielkiego hype'u na Hellblade'a 1 i 2, to macie tutaj naprawdę bardzo dobre gry, tylko że wiecie, Hellblade 1 jest świetną grą narracyjną z dość interesującymi zagadkami, ze świetnymi, podkreślam, zajebistymi totalnie starciami z bossami, z genialną bohaterką, bardzo mrocznym klimatem, ale jest to gra bardzo liniowa, w której tak naprawdę idziemy do przodu i mamy takie bardziej filmowe doświadczenie, co ja osobiście lubię, ale na przykład nie lubię tego, że Hellblade 2 był reklamowany jako jedna z największych, najważniejszych gier na Xboxa, tak, ekskluzywnych, a się okazało, że dostaliśmy dokładnie to samo, co w pierwszym Hellblade'zie, tylko że gorzej. Rozumiecie, o co mi chodzi? Po prostu gorzej. No, było mi naprawdę bardzo przykro. Do teraz Hellblade 2 jest dla mnie największym zawodem tego roku, bo miałem nie tyle jakieś, wiecie, nadzieje, że my tutaj dostaniemy grę rzędu Skyrim czy Wiedźmin, że będzie otwarty świat i tak dalej. Chciałem więcej tego samego, tylko lepiej. Dostałem więcej tego samego, tylko gorzej. Tales of Arise, czyli też perełka na tej liście, naprawdę, słuchajcie, fani japońskich RPG-ów w ogóle mają zajebiście z tym Game Passem, muszę wam powiedzieć. Tales of Arise to kolejna część tak naprawdę tej wieloletniej serii, w której będziemy się wcielali w gościa, który ma na początku szklaną maskę na gębie, a potem ma zakazaną gębę i jest takim ala więźniem, wielkim wojownikiem, który będzie musiał chronić dziewuchę i w ogóle walczyć, ratować świat. Słuchajcie, naprawdę tylko tyle znam z fabuły, ponieważ w grze spędziłem jakieś 3 godzinki. Mam w ogóle ją w pudełku na PlayStation chyba, no ale teraz jest w Game Passie. No i wiecie, no i słuchajcie, gra ogólnie rzecz biorąc dostała bardzo wysokie oceny, rzędu 9 na 10, widziałem nawet dyszki. Trzeba przyznać, że faktycznie ma przepiękną grafikę, to robi ogromne wrażenie po dzień dzisiejszy. Zajebisty art style, fajny system walki, który jest takim troszeczkę połączeniem walki, powiedzmy, że turowej z walką w systemie takim, wiecie, action RPG. No, jest to gra, którą będę musiał pewnego dnia przejść, ale na razie totalnie na to nie mam czasu, moi drodzy. Nie zapominajmy także o tym, że mamy tutaj w ofercie Game Passowej, moi drodzy, ale to miało być mniej standardowo, ale to muszę wspomnieć. Wiecie, są Residenty,
remake'i, czy jest wspaniale. Mamy także genialny, doskonały, podkreślam, doskonały remake Dead Space, tak? Jest to fantastyczny tytuł. Jest to, słuchajcie, mój drugi ulubiony remake z tych horrorów, wiecie. Pierwszym jest Silent Hill, drugim jest Dead Space, potem Resident Evil 2 i tak dalej, i tak dalej. Sprawdźcie koniecznie, nawet jeżeli, nawet moi drodzy, jeżeli tutaj nie znacie serii Dead Space, a chcecie po raz pierwszy spróbować, to remake jest doskonałym momentem wejścia. Moi kochani, kolejny tytuł, który jest bardzo mocno powiązany z Dead Space'em, ponieważ za stworzenie go odpowiadają ludzie, którzy stworzyli pierwszego Dead Space'a, tego oryginalnego, czyli Callisto Protocol. Wylał się ocean gówna na tą grę, kiedy ona wyszła, a ja się nie zgadzam z tym. Uważam, że jest to świetny trzecioosobowy horror z, podkreślam bardzo mocno, przepiękną grafiką, umiejscowiony w takim kosmicznym kompleksie więzienia, tak? W takim więzieniu wielkim. Robi to mega mocny klimat, jak dla mnie lokacje są świetne, grafika wspaniała, gameplay bardzo dobry, poza walką, która moim zdaniem w grze jest upierdliwa, system uników mnie irytował, ale jak się już później go nauczyłem, to jakoś tam sobie z tym radziłem. Tak czy inaczej, bardzo mocno Wam polecam, jak i również Wam polecam dwie gry z serii The Evil Within, które macie tutaj w pakiecie, ponieważ są one świetnymi horrorami od mistrza chyba Shinji Mikamiego, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, mega Wam serdecznie dziękuję, moi drodzy, za uwagę. Widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku do Diabła z grami. Dajcie mi znać, o jakich wspaniałych grach nie wspomniałem. A, wiem, że to jeszcze Mafia, nie? Też jest zajebista, ale to bardzo mało grałem, żeby się wypowiadać. No i co, moi drodzy, widzimy się już niedługo w kolejnym niesamowitym odcinku do Diabła z grami. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście rozważyli subskrypcję Patronite, tak? No i co? Do zobaczenia. Cześć.